Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Z Zakołka. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, co Ministerstwo Cyfryzacji dodało nam do, jakie funkcje dodało, aby sprawdzić pojazd przed zakupem. To znaczy odwiedzimy stronę historiapojazdu.gov.pl oraz informacja dla wszystkich mieszkańców, piratów drogowych, jest nowy pojazd w policji. Zapraszam. I w listopadowym odcinku zaglądaliśmy na stronę historiapojazdu.gov.pl. Sprawdzaliśmy, jakie informacje możemy otrzymać, wpisując poszczególne dane. Sprawdźmy zatem dzisiaj, o jakie informacje rozszerzyła się ta strona, jakie zmiany nastąpiły. I tak jak pamiętają Państwo odcinek listopadowy, mieliśmy informacje ogólne o pojeździe, mieliśmy oś czasu, gdzie mogliśmy sprawdzić całą historię dostępną na tej stronie, ustawioną chronologicznie, czyli badania techniczne, zmiany właścicieli, podsumowania. Ministerstwo Cyfryzacji dodało nam jeszcze informacje, dane zagraniczne. Tego nie było w listopadzie. Te dane zagraniczne już od 15 grudnia 2017 roku są. Dzisiaj sprawdzam właśnie pojazd, który wtedy w listopadzie również sprawdzaliśmy. Wiem, że on był sprowadzony, także te dane zagraniczne sprawdźmy, co możemy, jakie informacje możemy uzyskać. I tutaj mamy w kilku kategoriach podzielone te informacje. To jest, widzę, wszystko jest na zielono, tak jak Państwo widzą. Czyli mamy kategorię kradzież. Zapewne gdyby pojazd był skradziony, to w tej rubryce jakaś informacja łącznie z podświetleniem na kolor czerwony powinna zaistnieć. Mamy złomowanie, pojazd nie był złomowany. Powypadkowy, czyli takich informacji od służb z innych krajów nasze ministerstwo nie otrzymało. Dodatkowo powiem, że ten pojazd akurat był sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych, także widzą Państwo, że nie tylko Europa, ale i Stany Zjednoczone, Kanada również przesyłają takie informacje do naszego ministerstwa. Czy pojazd był uszkodzony, czyli czy uszkodzenia kwalifikowały pojazd do szkody całkowitej, prawda? Czyli dość mocna musiałaby być kraksa. W tym pojeździe czegoś takiego nie odnotowano. Również nie odnotowano, czy licznik był przekręcony, czyli zazwyczaj cofany, też nie odnotowano, czy niedopuszczony ruchu w związku z jakąś kontrolą, ani, czyli pewnie chodzi o to, czy nie był niedopuszczony w związku z jakąś poważną awarią na rutynowych kontrolach technicznych. I mamy ostatnią kategorię, czy służył jako taksówka. Również ten pojazd nie służył. Tak jak Państwu mówiłem, ten pojazd jest sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych. Takie informacje o nim można uzyskać. Tak jak Państwo widzieli, informacje również z USA, z Kanady spływają do Ministerstwa Cyfryzacji, jak również z całej Europy, z wielu krajów, około 18 czy 19, brakuje natomiast rynku niemieckiego, także pojazdy sprowadzone z Niemiec, dość chętnie kupowane w naszym kraju. Jeszcze tej historii nie możemy podejrzeć, w niedalekiej przyszłości ma to nastąpić. Postaram Państwa się poinformować, kiedy pojazd z Niemiec można będzie sprawdzić w takiej historii. Tak jak Państwo widzą, bezpłatny portal historiapojazdu.gov.pl co chwilę nam dokłada możliwość sprawdzania pojazdu w szerszym zakresie, więcej informacji z różnych rynków. Również przy wykorzystaniu zaufanego profilu
będzie można sprawdzać pojazd jeszcze nie zarejestrowany, sprowadzony z zagranicy, ale jeszcze na przykład nie zarejestrowany. To też duże ułatwienie dla osób planujących zakup samochodu. Także zapraszam do odwiedzania bezpłatnej strony Ministerstwa Cyfryzacji Historia Pojazdu gov.pl. To nic nie kosztuje, a może pomoże nam uniknąć niemiłych niespodzianek przy zakupie używanego samochodu. Od niedzieli 14 stycznia Wydział Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji wzbogacił się o nowy pojazd, dodam, nieoznakowany. Jest to BMW serii 330i, w wyposażeniu X-Drive, czyli wersja z napędem na 4 koła. Pojazd, tak jak mówiłem, nieoznakowany. Służyć będzie oczywiście do patrolowania naszych ulic, do ścigania tak zwanych piratów drogowych. Bo samochód szybki. Silnik 2000 cm sześciennych, dwie turbosprężarki, 254 konie. Niecałe 6 sekund do setki. Także raczej nie mamy szans na ucieczkę. Wyposażony w wideorejestrator z przodu i z tyłu. Dlatego też nie tylko obawiajmy się kontroli z tyłu, ale z przodu również możemy zostać zarejestrowani. Pojazd ten absolutnie niczym szczególnym się nie wyróżnia z tłumów innych BMW jeżdżących po drogach. Dlatego lepiej uważać, a najprościej jeździć zgodnie z przepisami. A tak dla rozluźnienia, kilka filmików znalezionych w sieci. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam serdecznie Państwa do obejrzenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.